Cześć wszystkim, z tej strony Gepi i chciałabym Was serdecznie zaprosić do poglądania tego filmiku, bo być może zainteresował Was tytuł, bo nie wiecie, jaki serial pooglądać, albo może właśnie szukacie jakiegoś serialu, bo skończyliście już bardzo dużo i nie wiecie, jaki pooglądać i w ogóle masakra. Właśnie został stworzony ten filmik, aby Wam pokazać, jakie są fajne seriale i jakie ja lubię i jakie polecam, więc oglądajcie dalej. Pierwszy serial, który uwielbiam i naprawdę poglądałam go od początku do końca i bardzo mnie zaciekawił, to serial Violetta. Słuchajcie, w ogóle chciałabym powiedzieć, że poznałam Jorge Blanco, który gra tam serialowego Leona, który jest zakochany w Violetcie. Miałyśmy się przynajmniej z nim wywiad i naprawdę nie mogłam się doczekać, aż poznam go. Słuchajcie, pamiętam sytuację, jak zobaczyłam go, już weszłam i przywitałam się z nim i ja po prostu zawał. Wiecie, jak to jest, jak spotkasz osobę, którą oglądasz w telewizji i nagle po prostu stoi przed tobą i ty nie wiesz, co zrobić. Ja byłam taka wpatrzona trochę w obrazek, bo pooglądałam cały serial i wiem, jaką tam grał rolę. Naprawdę byłam, wow, byłam w szoku. Ale pomijając ten temat, serial Violetta jest o muzyce, o tańcu, o przyjaźniach, o miłościach. Jest to serial młodzieżowy, bezpieczne, więc bardzo polecam. Naprawdę mega mnie wciągnął i bardzo fajne tam są piosenki i między innymi przez ten serial chciałam się nauczyć trochę hiszpańskiego, trochę jak Sylwia Lipka, ale mam nadzieję, że to się spełni. Chciałabym właśnie za niedługo uczyć się języka hiszpańskiego. Mam nadzieję, że to się uda, bo to jest w ogóle piękny język i piosenki, które są wykonywane w tym języku są przepiękne, naprawdę brzmią tak, jakby każdy była o miłości, taki wiecie, spełniony i w ogóle. Więc bardzo bym chciała się nauczyć właśnie hiszpańskiego i wszystkie piosenki z tego serialu znam, naprawdę. Nikt mnie nie zagnie, mimo tego, że nie znam hiszpańskiego, znam każdą piosenkę. Więc bardzo polecam ten serial, jest super. Drugi serial, który Wam polecam, to jest Soy Luna. Miałyśmy z dziewczynami okazję poznać właśnie serialową Soy Lunę i powiem Wam, że naprawdę jest bardzo miłą dziewczyną, ale w ogóle serial jest niesamowity. Byłyśmy też na ich koncercie i tak niesamowicie wywijali na wrotkach, że byłam totalnie w szoku. Serial też jest o przyjaźni, o muzyce, o miłości. Troszkę podobny do Violetty, ale inny. Podobny, ale inny. Musicie zobaczyć. Polecam Wam bardzo. Następny serial, który naprawdę Wam szczerze polecam, to jest H2O Wystarczy Kropla. To są Syreny z Mako, ich historie. I też naprawdę mnie bardzo zaciekawiły. Jak byłam mniejsza, to właśnie oglądałam takie rzeczy. I Natka nawet kiedyś wspominała o tym, że chciałaby zostać syreną. I nawet ma taki kocyk w syreni ogon. W każdym razie bardzo Wam polecam ten serial. I ten serial ogólnie opowiada o trzech przyjaciółkach, więc w sumie adekwatnie, bo my też się przyjaźnimy. Są tam również wątki miłości, różne takie inne przygodowe rzeczy. I jest to też fantastyka, ale słuchajcie, naprawdę bardzo fajny serial. Mnie osobiście wciągnął, jak byłam mała, więc polecam. Jeżeli nie oglądaliście, to naprawdę warto go pooglądać. Następny serial, który Wam polecam, Hannah Montana. Jeżeli nie oglądaliście tego serialu, to warto, naprawdę. Jak byłam mała, to uwielbiałam ten serial. To jest serial o dziewczynie, która jest gwiazdą, nosi perukę z blondynką i właśnie jest mega gwiazdą, gwiazdą pop, gwiazdą nastolatek, gwiazdą nastolatków. Ale kiedy ściąga perukę, to wiecie, normalne życie nastolatki, takiej zwykłej, chodzi do zwykłej szkoły. Nikt nie wie, że to jest gwiazda, więc naprawdę bardzo fajny serial, bardzo fajnie przemyślany. Oczywiście to jest serial muzyczny, więc również są bardzo fajne piosenki w tym serialu. Są tam przeróżne wątki miłości, przyjaźni, też są wątki rodzinne, więc naprawdę uważam, że to jest bardzo fajny, młodzieżowy serial, który można pooglądać. I ostatni serial, który mogę Wam polecić, od razu Wam mówię, że jest mnóstwo seriali, ale ja wybrałam takie top 5, które ja oglądam, które uważam, że są naprawdę fajne. Uwaga, piąty serial. To jest taka bajka, to jest serial bajka, ale naprawdę uwielbiam go. To jest Phineas i Ferb. Tak, możecie się teraz śmiać, ale uwielbiam Phineasa i Ferba. Uwielbiam po prostu te wstawki piosenek, które tam są. Uwielbiam całą fabułę tego serialu, że jest dwóch braci, którzy budują, jest siostra, która zawsze chce ich przyłapać na tym, jakie budują wspaniałe rzeczy, jakie mają fajne pomysły. I jest doktor Dunderstedt, który chce wybudować jakieś maszyny, które będą
opanowywać cały świat, ale Pepe Pandzioba, który jest zwierzątkiem właśnie tych dwóch braci, stara się jego zawsze powstrzymać. Jest po prostu bardzo fajny, krótki serial, ale zawsze trzymam w napięciu. Ale mimo tego, że to jest bajka, naprawdę teraz mogłabym ją pooglądać. Wiecie, to jest tak, że jak się jest coraz starszym, to już nie ogląda seriali takich młodzieżowych, nie ogląda się bajek, ale ja na przykład osobiście wróciłabym do tych czasów, kiedy oglądałam te bajki i szczerze przyznaję się do tego, czasem oglądam właśnie takie seriale młodzieżowe, oglądam bajki, nie wstydzę się tego, one są niektóre bardzo fajne i mam nadzieję, że Wam również się spodobają te, które dla Was wybrałam. Napiszcie koniecznie nam, czy oglądaliście te seriale i jeżeli Wam się podobał ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo wtedy będziecie z nami na bieżąco, klikajcie dzwoneczek i mam nadzieję, że Was zachęciłam do tego. I teraz podczas epidemii, która panuje, można się nudzić, a to są seriale, które są bezpieczne, które są fajne, które są muzyczne, bo w sumie chyba wszystkie z tych seriali, które Wam poleciłam, są muzyczne, mają w sobie różne piosenki, które możecie później znaleźć na internecie, więc polecam też. No. I mam nadzieję, że Wam pomogłam szukać jakichś fajnych seriali. No to do zobaczenia, trzymajcie się, buźka. Zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, polubienia filmu. A jeżeli szukacie naszych koszulek, bluz lub gadżetów M3, to koniecznie odwiedźcie nasz sklep internetowy, a link w opisie. To co jest?